Bellingham. Chyba pasuje do tego, co przed momentem byliśmy, czego byliśmy świadkami, co tutaj słyszeliśmy na Wanda Metropolitano. Nieprawdopodobnie brzmi ten hymn Atletico wyśpiewany a cappella przez 68 tysięcy garni. No właśnie, wiele osób obawiało się o to, że ta tradycja, ta historia, ta kultura związana z Atletico zaniknie po tej przeprowadzce ze Stadio Vicente Calderon właśnie na Wanda Metropolitano. Mówili o tym sami zawodnicy, że oni jeszcze nie do końca czują to boisko, że być może jeszcze momentami nie czują poszczególnych odległości, dystansów właśnie na murawie. Natomiast z każdym kolejnym meczem to oczywiście... Koke w ataku 7, Griezmann i 11, Correa. Tymczasem pierwsza akcja Barcelony, Messi, szansa Messi, nie ma bramki, ależ było blisko już w 30 sekundzie spotkania. Prowadził sobie tę piłkę Leo Messi do samego końca, już w kierunku Jana Oblaka, ale widzimy, że doszło tutaj do jakiegoś, no, chciałem powiedzieć urazu, to byłaby katastrofalna informacja ogólnie z perspektywy całego widowiska. Tutaj widzimy, gdzie rozpoczęła się ta akcja FC Barcelony i przy okazji możemy teraz przeczytać skład Blaugrany. W bramce numer 1 Marc-André ter Stegen, dalej 2 Semedo, 3 Piqué, 23 Umtiti, 18 Alba, 4 Rakitic, 5 Busquets, 8 Iniesta, 10 właśnie Messi, 9 Suarez. Iniesta wpada w pole karne, zatrzymany jednak. Jeszcze raz piłka Iniesta. Mamy pierwszy celny strzał, ale spokojnie radzi sobie Jan Oblak. Andres Iniesta wrócił do zdrowia, to najważniejsza informacja dla Ernesto Valverde, który określa tego zawodnika mianem wyjątkowego, podobnie jak Leo Messiego, ale też trzeba nastawić się na to, że Iniesta będzie grał z... Correa, ładne kierunkowe przyjęcie, oswobodził się teraz z opieki rywali Correa do Griezmana, Griezmann lewą nogą, ale ten strzał już po gwizdku, już po sygnalizacji sędziego asystenta na spalonym Francuz. W tym tumulcie Antoine Griezmann może wszystkiego nie usłyszeć, ale ależ zobaczmy. Błąd Griezmann. Griezmann zatrzymuje jednak to podanie. Reprezentacyjny kolega. Barcelona jak na razie nerwowo w obronie. Pojawiają się dosyć proste błędy, tak jak teraz. Traci piłkę i nie jest Griezmann przed szansą. Antoine Griezmann broni ter Stegen. Ależ to była kapitalna interwencja niemieckiego golkipera. To jest konfrontacja bardzo wielu zawodników, dwóch znakomitych trenerów, ale też dwóch prawdopodobnie najlepszych w tym momencie bramkarzy grających Primera Division, dwóch zawodników, którzy walczą przede wszystkim o trofeo Zamora. Poszło Atletico w ostatnich latach, czyli defensywa stała się słabym punktem, zobaczmy. Griezmann, kapitalnie Griezmann broni ter Stegen, ależ akcja Francuza jeszcze jednak. A my zobaczmy raz jeszcze akcję Griezmana, jak tutaj ograł Piqué, płaski strzał mocno po ziemi, ale też znakomity refleks i kapitalna interwencja ter Stegena. Nie ma co się oszukiwać, Gerard Piqué jest daleki od optymalnej formy od początku tego sezonu, ta akcja tylko to, chociaż on sam twierdzi, że te najważniejsze postaci to wypadałoby wręcz sklonować właśnie jak Gabi, jak Diego Godin, czyli to przedłużenie ręki szkoleniowca na boisku. Dzisiaj mamy trzech takich zawodników, to Valverde, bo tam też często stosowano właśnie taki system. No i widzimy tak naprawdę odzwierciedlenie tego wszystkiego także dzisiaj na boisku. Uwaga! Saul, prawo nogu, Saul, gol! Ale kapitalne uderzenie Saula Nigueza i w 21 minucie Atletico obejmuje prowadzenie.
To jest zawodnik, który jeżeli już zdobywa bramkę, to zazwyczaj jest ona przepiękna. Mistrz od efektownych trafień, Saúl Ñíguez, niezrealizowane marzenie samej FC Barcelony, która zresztą miała podobno zgłosić się pod koniec letniego okienka transferowego, kiedy... Być może tym, co dzieje się na Wanda Metropolitano, a my jeszcze raz oglądamy najciekawsze momenty, takie smaczki tego spotkania. Nie nadąża Gerard Piqué, już nawet nie chce się patrzeć na podstawie tych obrazków, tylko ogólnie patrząc na rozwój tego zawodnika w tym sezonie, a Sergio Busquets właśnie, jeżeli chodzi o te dyskretne